Nazywam się Małgorzata Korczaka-Przajer, jestem biologiem. Pracuję w Zakładzie Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk i już od 17 lat badam populacje pingwinów, które są ważnymi gatunkami wskaźnikowymi dla całego ekosystemu morskiego, w którym występują. Dziś szczególnie chciałabym Państwu przedstawić wyniki projektu międzynarodowego, który wraz ze swoim zespołem realizowałam. I projekt ten dotyczył badania zimowych wędrówek trzech gatunków pingwinów, które mają swoje kolonie lęgowe zlokalizowane w zachodniej części Półwyspu Antarktycznego. Natomiast ponieważ dzisiaj rzeczywiście obchodzimy Światowy Dzień Pingwina, no to byłoby ogromnym faux pas nie wspomnieć o wszystkich pingwinach, jakie występują na naszej kuli ziemskiej. To właśnie zamierzam uczynić. Mam nadzieję, że Państwo zafascynujecie się tak samo jak ja tą grupą ptaków, które są bardzo różnorodną grupą. Bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania, jakie się pojawią. Natomiast mam prośbę, żebyśmy te odpowiedzi zostawili sobie na koniec po prezentacji. Więc startujemy. Gdzie zimują pingwiny i dlaczego ta wiedza jest taka istotna dla nas? Co powinniśmy wiedzieć o pingwinach? Przede wszystkim są to ptaki morskie, które występują niemal wyłącznie na półkuli południowej. Ich kolonie są zlokalizowane od wybrzeży Antarktydy po równikowe wyspy Galapagos. Zasięg rozrodczy pingwinów jednak zawsze jest determinowany przez rozmieszczenie zasobnych w pokarm, takich jak ryby, skorupiaki czy głowonogi, chłodnych prądów oceanicznych. Jeśli chodzi o te gatunki antarktyczne, to stanowią one lwią część biomasy Oceanu Południowego i mają istotne znaczenie dla funkcjonowania całego ekosystemu tego regionu. Wszyscy przedstawiciele Sphenisciformes, bo tak nazywają się po łacinie pingwiny, to 18 gatunków, chociaż tutaj akurat naukowcy nie są zgodni. Niektórzy twierdzą, że jest ich tylko 18, niektórzy, że ponad 19. Wszystko to w ogóle się jeszcze zmienia za przyczyną najnowszych badań genetycznych. Dlatego póki te dyskusje trwają, proponuję skupić się na tym, co jest pewne, a pewne jest to, że wyróżniamy 6 rodzajów pingwinów. Pierwszy rodzaj to Aptenodytes i tutaj przedstawiciele tego rodzaju to zdecydowanie największe współcześnie żyjące gatunki pingwinów. Pingwin cesarski, ten pierwszy od lewej strony, największy pingwin, który gniazduje, odbywa lęgi na kontynencie Antarktydzie, oraz mniejszy przedstawiciel tego rodzaju, pingwin królewski, który nie występuje w Antarktyce, jest to raczej gatunek subantarktyczny. Kolejna grupa to rodzaj Pegoscelis i tutaj trzech przedstawicieli, od lewej strony pingwin białobrewy, maskowy i białooki. I to właściwie są dzisiaj nasi główni bohaterowie wystąpienia, więc o nich będziemy szerzej mówić dzisiaj. Natomiast niewątpliwie razem z pingwinem cesarskim, tym największym, to grupa pingwinów, która jest charakterystyczna dla obszaru Antarktyki. Pozostałe pingwiny występują poza Antarktyką. Kolejny rodzaj i tylko jeden jego przedstawiciel, Megadyptes, to pingwin żółtooki, wyjątkowy egzemplarz, jeśli chodzi o pingwiny, totalnie inny od pozostałych, przede wszystkim odludek, można o nim powiedzieć. Są to pingwiny, które jako jedyne nie tworzą kolonii lęgowych, nie tworzą dużych grup podczas sezonu lęgowego. Lęgi odbywają w parach, w lasach deszczowych u wybrzeży Nowej Zelandii i na ogół robią to w dużych odległościach od swoich sąsiadów. Kolejna grupa, oj, to prawdziwy
sen z powiek dla wszystkich systematyków, bo ta grupa właśnie, rodzaj Eudyptes, przysparza wszystkich systematyków o największy ból głowy. Tutaj są największe kontrowersje. Ale i w tej grupie na przykład mamy bardzo interesujący gatunek pingwina złotoczubego, którego prawdopodobnie wszyscy bardzo dobrze znają z bajki animowanej dla dzieci Pingwiny z Madagaskaru. No oczywiście nie występuje na Madagaskarze, bo właściwie żaden gatunek z pingwinów na Madagaskarze nie występuje. Natomiast niewątpliwie jest to przedstawiciel najliczniej występującego gatunku pingwinów na całej kuli ziemskiej, właśnie pingwin złotoczub. Kolejna grupa, przedostatnia, to rodzaj Sphaeniscus. Tutaj mamy czterech przedstawicieli. Gatunki tych pingwinów gniazdują u wybrzeży Afryki i Ameryki Południowej, najdalej Peru i oczywiście na wyspach Galapagos. Jeśli chodzi o tą grupę, to w sumie, jeżeli spojrzymy na całą grupę, to jest to grupa gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. No i najmniejszy przedstawiciel pingwinów, Eudyptula, pingwin mały, też bardzo ciekawy gatunek, mianowicie gniazdujący w norach u wybrzeży Australii i Nowej Zelandii. Tak więc widzicie Państwo, że pingwiny przedstawiają ogromną różnorodność, zarówno i jeśli chodzi o występowanie i zajmowane środowiska, preferencje, ale to, co je łączy, to to, że są zdecydowanie ptakami morskimi i pozbawionymi zdolności do lotu powietrznego, ale za to bardzo sprawnie przemieszczają się w wodzie. Ustaliliśmy już, że pingwiny znacznie różnią się pod względem masy i wysokości, masy ciała i wysokości. Ten rozrzut jest bardzo duży, od 40 cm dla pingwina małego po nawet ponad 130 cm dla pingwina cesarskiego. Waga od kilogram, pół kilograma, kilogram do ponad 41 kg. Niemniej jednak wszystkie one mają bardzo podobną budowę i strukturę ciała. Zawsze pingwiny mają jasne brzuchy i ciemne grzbiety, co oczywiście jest swoistego rodzaju kamuflażem w środowisku, w którym przebywają. Do różnic zaliczyłabym jeszcze charakterystykę lęgów, zwłaszcza pingwin cesarski jako jedyny gatunek pingwinów odbywa lęgi w zimie. Inkubacja odbywa się często przy temperaturze powietrza spadającej do minus 60 stopni Celsjusza. Pingwin cesarski i jeszcze pingwin królewski, tylko on nie odbywa lęgów w Antarktyce, ale te dwa gatunki nie budują gniazd, składają zawsze tylko jedno jajo i inkubują je w specjalnym fałdzie tłuszczowym na brzuchu. Za chwileczkę sobie to zobaczymy. Wszystkie pozostałe gatunki pingwinów budują gniazda. No, w zależności od tego, w jakim obszarze i jaki materiał jest dostępny, wszystko się przyda. Składają dwa jaja, nie więcej, bo nie są w stanie więcej ogrzać, przeinkubować. I lęgi zawsze odbywają w sezonie letnim. No właśnie, tylko co to znaczy sezon letni? No, tu musimy pamiętać, że wszystkie gatunki pingwinów występują na półkuli południowej. Dlatego ten sezon letni to oznacza tutaj dla nas na półkuli północnej zimę. W tej chwili na przykład koniec kwietnia, u nas rozpoczęła się wiosna, czekamy, niedługo będzie lato. W Antarktyce, no, gdzie oczywiście te sezony troszeczkę inaczej wyglądają, nie są aż tak bardzo podzielone tak na wiosnę, lato, jesień, zima, ale w każdym bądź razie w tej chwili dla pingwinów na półkuli południowej rozpoczyna się zima. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Że u gatunków występujących w regionach polarnych, czyli na południu, lęgi są silnie zsynchronizowane. Zaczynają się od października, listopada, ale o tym też za chwilę sobie powiemy więcej.
No może dla tych, którzy są ciekawi, czy jest dymorfizm płciowy u pingwinów mocno zaznaczony. Nie, nie jest, ciężko jest odróżnić samca od samicy. Są samice na ogół trochę lżejsze i troszkę mniejsze, ale generalnie to ciężko jest to zobaczyć. Na tej rycinie macie Państwo przedstawiony obszar występowania współczesnych gatunków pingwinów, zaznaczony tym kolorem niebieskim. Widzicie, jak duży jest zasięg. Jak widać, żaden pingwin nie przekracza równika, dlatego nie dajmy się zwieść. Żaden niedźwiedź polarny z dalekiej północy nigdy nie zapoluje na pingwina, ponieważ ta bariera równika jest dla jednego gatunku, jak i dla drugiego, no, nieprzekraczalna. Tak jak powiedziałam, pingwiny to ptaki morskie. 80% swojego życia spędzają w wodzie. Tam pobierają pokarm, tam śpią, to znaczy na powierzchni wody. Na ląd wychodzą tylko w dwóch celach. Po to, żeby odbyć lęki i żeby się przepierzyć. Co w przypadku pingwinów z regionów antarktycznych ma szczególne znaczenie, no ponieważ przebywają w wodach o temperaturach często ujemnych. Teraz chciałabym pokazać Państwu, jak wygląda taki podwodny lot pingwina. Jeśli chodzi o pingwina białobrylego, to jest to jeden z najszybciej przemieszczających się pod wodą. Potrafi to robić z prędkością nawet 40 km na godzinę. Ja dziś chciałabym się skupić na czterech gatunkach pingwinów z regionu Antarktyki, ponieważ są to najbardziej ekstremalne warunki środowiskowe, w jakich ptaki gniazdują. Co istotne, w Antarktyce przedstawiciele awifauny to są najliczniejszą grupą, pingwiny są najliczniejszymi przedstawicielami awifauny. Ponad 90% biomasy ptaków Oceanu Południowego stanowią te ptaki, więc no, domyślamy się, że mają kluczowe znaczenie. I dziś będziemy mówić o pingwinie cesarskim oraz o trzech gatunkach pingwinów Pygoscelis, Papua Antarcticus i Adeliae, czyli białobrewy, maskowy i białooczy. Cykle życiowe dorosłych pingwinów, wybranych przeze mnie czterech gatunków, różnią się. A zwłaszcza cykl życiowy pingwina cesarskiego, który tutaj zaznaczony jest kolorem niebieskim, od pozostałych trzech gatunków, pingwina białookiego, maskowego i białobrewego, nawet jeśli, oj, coś tam słyszę, jeśli mogłabym prosić Państwa o wyciszenie, to będę wdzięczna, o wyciszenie mikrofonów, nawet jeżeli mamy cały czas w pamięci, że pingwin cesarski i pingwin białooki to są dwa gatunki, które gniazdują na kontynencie Antarktydy. Za chwilę to sobie zobaczymy. Na tej rycinie przedstawiłam, mam nadzieję, że w miarę zrozumiale, cały rok z życia każdego z czterech gatunków, cesarskiego, białookiego, maskowego i białobrewego. Kolorami zaznaczone są poszczególne etapy życia pingwinów. Zaczynamy od migracji, zaznaczonej kolorem niebieskim i tu bardzo dobrze widzimy, że akurat dla pingwina cesarskiego ten czas migracji jest bardzo krótki w porównaniu do pozostałych gatunków, u których migracje zajmują no, większą część życia. Potem formowanie kolonii, inkubacja jaja bądź jaj, opieka nad pisklętami, opieka nad podlotami, czyli nad takimi pisklętami, które już opuszczają gniazda, ale jeszcze wymagają opieki rodziców. Potem każdy gatunek musi wymienić pióra, czyli się przepierzyć, no i z powrotem cykl się rozpoczyna.
Dla dorosłych ptaków, które chowają pisklęta w sezonie lęgowym, to taki czas, kiedy ptaki mają najbardziej ograniczony zasięg żerowania, ponieważ muszą regularnie wracać do kolonii lęgowych, aby nakarmić zależne od siebie potomstwo. Dokładny czas lęgów zmienia się z roku na rok, a dla pingwinów białookich, tych tutaj, jest on związany z szerokością geograficzną miejsc lęgowych. Dlatego tutaj zaznaczyłam populację z Półwyspu Antarktycznego i z Antarktyki Wschodniej. Jednak takie krytyczne miesiące dla pingwinów pygoscelis, które wychowują swoje młode w sezonie letnim, to zazwyczaj listopad i luty, tutaj ten czas, podczas gdy dla pingwinów cesarskich te miesiące krytyczne to sierpień i listopad, właściwie do połowy grudnia. Okres lęgowy jest kluczowy dla całej populacji, bo to wtedy właśnie trwa zaopatrzenie w żywność tych młodych piskląt. Ważne jest, aby w tym czasie pingwiny miały dostęp do pożywienia, ponieważ no, niedostateczna ilość pożywienia może znacznie spowodować no, niekorzystny wpływ na cały sukces lęgowy, czyli na liczbę odchowanych piskląt. W przypadku pingwina cesarskiego odpowiedź na to pytanie, gdzie spędza zimę, jest bardzo prosta. Mianowicie wychowuje młode. W kwietniu, po tych krótkich wędrówkach, w kwietniu pingwiny formują kolonie na lodzie u wybrzeży Antarktydy. Tutaj Państwo macie zaznaczone wszystkie kolonie lęgowe pingwinów cesarskich występujące w Antarktyce. Więc w kwietniu formuje się kolonia, pingwiny dobierają się w pary. Wczesną zimą po złożeniu jaja samice przechodzą dziesiątki kilometrów po lodzie i żerują zwykle w promieniu około 150 kilometrów od brzegu. Taka wycieczka trwać może nawet i 70 parę dni. Tymczasem samce pozostają w koloniach, aby inkubować najpierw jaja. Potem po wykluciu zarówno samiec, jak i samica na zmianę dostarczają pokarm dla piskląt. Żerują mniej więcej w tych samych obszarach i zajmują te same siedliska. Po zakończeniu lęgów dorosłe osobniki podejmują najczęściej długie wędrówki przed przepierzeniem się, czyli nie pierzą się w miejscach kolonii lęgowych. Często wtedy kierują się na obszar takich głębokich wód, na północ od krawędzi lodu. Tam no, głównie zależy im na tym, żeby odbudować masę ciała, tak, przed przepierzeniem. Wtedy pokonują dystans od 550 do nawet 1400 km od kolonii lęgowych. Dlatego to przepierzanie odbywa się daleko. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć i no, warte jest zapamiętania o tych fascynujących ptakach, to, że pingwin cesarski jako jedyny gatunek odbywa lęgi w zimie, że inkubacja odbywa się w bardzo niskich temperaturach, często minus 60 stopniach Celsjusza, często w ciemnościach, bo musimy pamiętać, że to już blisko do bieguna południowego, więc tamta noc polarna jest wyraźna. Pingwiny cesarskie nie budują gniazd, składają jedno jajo, tutaj obserwujemy, inkubują je w fałdzie tłuszczowym na brzuchu i gniazdują u wybrzeży Antarktydy, zawsze na obszarze pokrytym grubą warstwą lodu. Pozostałe gatunki pingwinów regionu Antarktyki, których zasięg przedstawiają tutaj te schematyczne ryciny, pingwina białookiego, maskowego i białobrewego. One zakładają gniazda, składają dwa jaja, no i zawsze odbywają lęgi w sezonie letnim. U gatunków występujących w regionach polarnych te lęgi, tak jak mówiłam, są zawsze silnie zsynchronizowane. Zaczynają się mniej więcej od października do listopada, tak to jest ten czas, kiedy te trzy gatunki się pojawiają w swoich koloniach. Oczywiście te różnice są, no ale nie są tak spektakularne jak w przypadku pingwina cesarskiego.
Dokładny czas lęków zmienia się z roku na rok. I to w dużej mierze zależy od zasięgu i długości utrzymywania się morskiej pokrywy lodowej, a dodatkowo dla pingwinów białookich może być to, tak jak już wspominałam, związane z szerokością geograficzną miejsca lęgowego. Tutaj będziemy śledzić pingwiny białookie z okolicy Półwyspu Antarktycznego. No i właśnie na tym obszarze chciałabym skupić Państwa uwagę i dzisiejszą prezentację, ponieważ jest to region, który charakteryzuje się największą bioróżnorodnością. Jest to miejsce nakładania się zasięgów występowania wielu gatunków megafauny specyficznej dla subantarktyki, czyli tych bardziej na północ wysuniętych regionów, i Antarktyki. Region Półwyspu Antarktycznego, który tutaj zaznaczyłam czerwoną ramką, to miejsce gniazdowania 25% światowej populacji pingwina maskowego. One tutaj są u siebie, to właśnie jest ich obszar, w którym występują, ale również i 22% pingwinów białookich, dla których jest to najbardziej na północ wysunięty obszar gniazdowania. Pamiętamy, że one mają te kolonie rozłożone w całej Antarktyce. No i 15% populacji pingwina białookiego, dla którego z kolei ten obszar jest najbardziej na południe wysuniętym obszarem występowania. Największe kolonie pingwina białookiego są zlokalizowane na Falklandach i Georgii Południowej, która niestety tutaj się na mapie nam nie załapała, no ale generalnie bardziej na północ. To jest ten gatunek, który właściwie pojawił się najpóźniej w Antarktyce. Jest nadal uważany za gatunek subantarktyczny. Natomiast niewątpliwie w tej chwili przejawia taką dużą ekspansję w Antarktykę, dlatego jest tak ciekawy w tej chwili do obserwacji. No właśnie, bo poza tym, że jest to miejsce tej największej bioróżnorodności, to jeszcze jest to miejsce najdynamiczniej zachodzących zmian klimatycznych. A właściwie najszybciej ocieplający się obszar kuli ziemskiej, gdzie odnotowano znaczny wzrost temperatury atmosferycznej oraz zmniejszenia się pokrywy lodu morskiego, zarówno zasięgu, jak i czasu występowania tej pokrywy morskiej. Te różnice są znacznie bardziej widoczne zimą niż latem antarktycznym. Co oczywiście wraz ze spadkiem zasolenia wody morskiej na skutek zwiększonego dopływu wody słodkiej, stopniejących lodowców, zwłaszcza w tej strefie przybrzeżnej, powoduje zmiany w składzie fito i zooplanktonu. Zooplanktonu, czyli kryla, który jest głównym pożywieniem wszystkich pingwinów. No dobrze, a teraz prześledźmy sobie dokładnie cały taki cykl roczny z życia pingwina, tego właśnie z tych trzech gatunków Pygoscelis. Tak jak wspomniałam, 80% swojego życia pingwiny spędzają w morzu. Oczywiście oddychają powietrzem atmosferycznym, dlatego konieczne jest co jakiś czas wyskoczenie z tej wody, natomiast pokarm pobierają tylko i wyłącznie w wodzie, tam polują. No oczywiście pisklęta tak są karmione na lądzie, no ale to już jest inna sprawa, pokarm zdobywany jest zawsze w wodzie. Gdzieś tak w październiku, na początku, no w październiku, listopadem, najpierw na ląd, ponieważ pingwiny tych trzech gatunków rozmnażają się w tak zwanych oazach, czyli miejscach wolnych od lodu, ale na lądzie. Najpierw końcem, znaczy początkiem tego antarktycznego lata pojawiają się samce. One zajmują terytoria, budują gniazda, najczęściej u nas oczywiście z kamieni, ponieważ nic innego na wyspie nie ma. Potem dopiero pojawiają się samice, dlatego że trzeba pamiętać, że samce i samice nie przebywają przez okres zimy razem. One pływają w grupach mieszanych, ale para nie
nie jest ze sobą razem. Potem pojawiają się samice, dobierają się w pary, oczywiście odbywają się gody. Samica składa jajo. Najpierw jeszcze oczywiście, zanim złoży jajo, te ptaki formują tak zwane grupy lęgowe w obrębie kolonii. Robią to oczywiście dla lepszej ochrony siebie przed drapieżnikami. Samica składa dwa jaja. Jaja są inkubowane i ogrzewane ciepłem ciała rodziców. Tutaj właśnie widać taką bruzdę lęgową. Jaja złożone są na nogach. Najpierw samca, potem samicy, która za chwileczkę go wymieni. Natomiast tutaj powstaje taka bruzda, która oczywiście w momencie, kiedy pingwin schodzi do wody, no jest zamykana i szczelna. Natomiast tutaj to ciepło tej skóry brzucha ogrzewa jaja. I tak przez 34-36 dni pingwiny w parze na zmianę wymieniają się na jajach, aż przychodzi moment, kiedy w jaju pojawia się dziura i widać mały dziób, potem stopę i skrzydełko, no i w końcu ostatecznie pojawia się cały pisklak. Za chwileczkę dołącza do niego rodzeństwo, które oczywiście wiecznie głodne. Tak wygląda karmienie u pingwinów. No i na ogół dwa pisklęta w sezonie, jeżeli jest sprzyjający rok, można spokojnie odchować. Co ciekawe, u piskląt pingwinów, na końcu, na zakończeniu dzioba, znajdują się takie zgrubienia, takie skostniałe zgrubienia, które nazwane są potocznie zębem lęgowym. One służą do tego, aby od środka rozbić skorupę jaja. Oczywiście one potem odpadają, pisklęta szybko rosną, rodzice już nie nadążają dostarczać pokarmu oddzielnie, schodzą wtedy do wody, para schodzi do wody, a pisklęta udają się do żłobków. I tutaj mamy taki przykład żłobka pingwina białookiego, gdzie tymi młodymi opiekują się, no, tacy opiekunowie, zarówno ciocie, jak i wujkowie, samce i samice, które nie odbywają lęgów, samce też opiekują się takimi młodymi. Pisklęta rosną, pierzeją, zmieniają pióra. I tutaj taka drobna różnica, znaczy drobna różnica, pingwiny białookie właściwie zostawiają swoje młode w pewnym momencie, kiedy już dochodzą do wniosku, że są te młode na tyle opierzone i duże, żeby je pozostawić same, więc dorosłe osobniki odpływają, pozostawiają młode na brzegu. Te młode w pewnym momencie, głównie powodowane głodem, schodzą do morza i udają się samodzielnie w takich dużych grupach złożonych z niedoświadczonych osobników na to pierwsze polowanie, no i muszą wtedy swoją kondycję na tyle dobrze zbudować, żeby móc przetrwać pierwszą zimę. No i prawdopodobnie podążają za osobnikami dorosłymi, gnane instynktem w te okolice zimowisk. Inaczej jest w przypadku tych pozostałych dwóch gatunków, zarówno pingwiny białobrewe, jak i pingwiny maskowe. Pozostają w okolicach kolonii lęgowych i tam przechodzą przepierzanie. To znaczy, te dorosłe osobniki zmieniają pokrywę piór. Młode na ogół im tam towarzyszą i one potem razem opuszczają wyspę na okres zimy. Oczywiście te pióra, zanim wyruszą w tą wędrówkę, muszą być bardzo dobrze natłuszczone specjalną wydzieliną z gruczołu kuprowego. No i tak świetnie zabezpieczone stanowią bardzo dobrą izolację termiczną na zimę i nie tylko do następnego roku, po to, żeby te pingwiny mogły bezpiecznie w tych wodach lodowatych przetrwać. No dobrze, a skąd my to wszystko wiemy? No oczywiście dzięki ogromowi pracy naszych kolegów starszych, którzy od wielu lat badają populację pingwinów. Tutaj swoje duże zasługi ma również Polska i polscy badacze. Doktor Bolesław Jabłoński, który w latach 80. pracował na Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego, zlokalizowanej na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów Południowych. Jako pierwszy zlokalizował wszystkie kolonie trzech gatunków na wyspie Króla Jerzego i również oszacował ich liczebność.
Stąd wiemy, że w latach 80., w sezonie 1980 na 81, bo tak pamiętamy, że pingwiny gniazdują na przełomie lat od października do lutego. Wiemy, że wyspę zdecydowanie zasiedlały i do nich należała cała wyspa pingwiny maskowe, ponad 300 tysięcy par. Pingwiny Adelii, również pokaźna grupa ponad 60 tysięcy par, no i najmniej liczna grupa pingwinów białobrewych, niecałe 10 tysięcy par. My oczywiście kontynuujemy te badania, oczywiście już w dużo węższym, zawężonym stopniu, tak, bo na mniejszych obszarach. Natomiast niewątpliwie po 40 latach od obserwacji prowadzonych przez doktora Jabłońskiego mogę jasno stwierdzić, kto jest zwycięzcą, a kto wielkim przegranym obecnych zmian, znaczy zmian klimatycznych, które miały miejsce przez te 4 dekady. No niestety, z wielką przykrością stwierdzam, że zaobserwowaliśmy drastyczny spadek populacji pingwina białookiego i pingwina maskowego, to jest 70 i prawie 60%. Natomiast niewątpliwym zwycięstwem jest tutaj oczywiście pingwin białobrewy, którego w tej chwili mamy trzykrotnie więcej. Natomiast jeśli spojrzymy na w ogóle całą populację pingwinów, no to nawet z tym naszym zwycięzcą niestety jest ich o 50% mniej. I po konsultacjach z moimi kolegami, którzy prowadzą swoje obserwacje w pozostałych częściach wyspy, niestety te trendy są charakterystyczne dla wszystkich populacji występujących na Shetlandach Południowych. To znaczy pingwiny białookie i maskowe, te populacje spadają, ich liczebność, natomiast wzrasta populacja pingwina białookiego. Czym jest to spowodowane? Oczywiście wszyscy są bardzo ciekawi. Prowadzono wiele badań. Mamy przypuszczenia, że kluczowym elementem jest kryl antarktyczny, który stanowi ważną część diety dla wszystkich 3 gatunków pingwinów, ale pingwiny białobrewe, jako ci tacy oportuniści żywieniowi, mają dietę bardziej złożoną. To znaczy, one nie tylko żywią się krylem, ale potrafią również polować równie dobrze na ryby i kałamarnice. Natomiast te dwa pozostałe gatunki są wyspecjalizowane w żywieniu się krylem, przynajmniej w obszarze Półwyspu Antarktycznego, i dlatego one są szczególnie podatne na te zmiany w dostępności ławic kryla. Ponadto jeszcze pingwiny białookie to gatunek, który jest ściśle związany z występowaniem morskiej pokrywy lodowej, ponieważ tej pokrywy nam ubywa, no, dlatego też podejrzewamy i wycofuje się, bądź wręcz też i niestety no, ginie tak ta populacja. No ale o ile badania liczebności populacji pingwinów w momencie, gdy one są zgromadzone na lądzie, są no, w miarę możliwe do przeprowadzenia, oczywiście nie biorąc pod uwagę tych trudności logistycznych w prowadzeniu badań w Antarktyce, no i w ogóle wymagającego klimatu. No, ale przez długi czas badania pingwinów w morzu były właściwie niemożliwe. A chcąc zlokalizować miejsca żerowania i miejsca siedlisk pingwinów, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, konieczna jest lokalizacja tych samych zwierząt właśnie w tym środowisku. Pierwszą metodą badania wędrówek pingwinów było oczywiście znakowanie, czyli nadawanie zwierzętom indywidualnych numerów. I tutaj mamy przykłady znakowania zarówno ssaków płetwonogich, czyli klipsów z numerem, jak i ptaków. W przypadku ptaków latających to było to zakładanie obrączki na nogę, natomiast u pingwinów taką obrączkę z numerem zakłada się tutaj u nasady skrzydła. No, były to pierwsze badania, natomiast niewątpliwą wadą tej metody, no, jest to, że znikoma liczba informacji zwrotnych, jakie docierają do naukowców obrączkujących pingwiny, no, uniemożliwia właściwie badanie ich. Głównie tę metodę wykorzystywaliśmy do
przepraszam, określenia parametrów procentu populacji powracającej do kolonii lęgowej, czyli znowu były to właściwie badania na lądzie, nie w wodzie. No, poza tym istniało i nadal istnieje wiele kontrowersji w ogóle co do używania w ogóle obrączek i samego wpływu posiadania takiej obrączki na szanse przeżycia. Niestety obserwowano sytuacje, kiedy to takie błyski światła spowodowane odbiciem się światła właśnie w obrączce, no, wabiły na przykład lamparty morskie, które po prostu zauważały łatwiej takie osobniki. No i oczywiście rozpoczynała się konsumpcja. No i tutaj wraz z rozwojem technologii z pomocą przyszła nam telemetria, która jest bezprzewodową formą pozyskania informacji, na przykład przy użyciu fal radiowych, wtedy mamy do czynienia z radiotelemetrią, ale do śledzenia wędrówek pingwinów wykorzystujemy również telemetrię satelitarną, o której za chwilę powiemy, no oraz rejestratory danych. Jeśli chodzi o radiotelemetrię, to znowu sporym ograniczeniem tutaj jest zasięg łączności między urządzeniem nadawczym, które jest zakładane tutaj na pingwina, a anteną. Na drodze nie może pojawić się żadna bariera, na przykład w postaci jakiegoś wypiętrzenia góry, tam terenu, tak? Więc te badanie takich zimowych wędrówek tutaj jest niemożliwe, nawet jeśli użyjemy, nie wiem, na przykład samolotu do umieszczenia anteny, tak, gdzie ten zasięg wzrasta, to i tak jest to jakiś tam ograniczony czas, kiedy ten samolot może latać i zbierać te informacje. Kolejnym bardzo przydatnym narzędziem do badania populacji pingwinów okazały się rejestratory danych, które w przypadku pingwinów umieszczane były na nogach. Dzięki temu urządzeniu poznaliśmy specyfikę na przykład nurkowania podczas polowań pingwinów. Dowiedzieliśmy się wiele o samym środowisku morskim, w którym pingwiny bytują, ponieważ takie urządzenia rejestrowały na przykład temperaturę wody, pH, ciśnienie i wiele innych parametrów. W przypadku tego urządzenia plusem jest to, że baterie używane do zasilania tego urządzenia nie muszą być tak bardzo wytrwałe, ponieważ tutaj nie ma tej potrzeby przesyłania danych. Tutaj dane są nagrywane, więc to akurat jest plus. No, natomiast minusem z kolei jest to, że aby dostać te dane, to trzeba po prostu z powrotem odłowić takiego ptaka i zdjąć mu to urządzenie po to, żeby odzyskać tak i odczytać te dane. Tym niemniej niewątpliwie zasłużone narzędzie dla badania populacji pingwinów. No i od 1980 roku zaczęto wykorzystywać telemetrię satelitarną w badaniach populacji pingwinów. No ale początki były, muszę przyznać, koszmarne, jak widać na załączonym obrazku. I to zarówno dla pingwinów, które moim zdaniem bardziej przypominały tutaj szerpa z Himalajów niż swobodnie poruszającego się dzikiego osobnika w naturalnym środowisku. No i stąd właśnie również te badania były koszmarem dla samych naukowców, ponieważ no, nie ma mowy tutaj o badaniu naturalnego zachowania się zwierząt w środowisku, ponieważ no, wyniki tych badań uzyskane taką metodą były mocno niepewne, nie mówiąc już o samych osobnikach, które dźwigały te skafandry z tą toną urządzeń. Ale na szczęście od tego czasu bardzo wiele się zmieniło, nastąpiła minimalizacja samych urządzeń, no i to, co najważniejsze, zastosowanie tych nowoczesnych baterii pozwoliło nam przedłużyć czas sprawności takiego urządzenia, na przykład przez okres zimy, do nawet 6, rekordowo 8 miesięcy. Obecnie wykorzystywane w badaniach pingwinów nadajniki satelitarne są małe. Tutaj wypisałam te, które my używaliśmy w naszych badaniach. Widzimy, że dla tych młodocianych osobników te nadajniki miały 6 cm długości, były szerokie całe 3 cm i wysokie na niecałe 2.
ważyły 34 gramy. Te troszkę większe nadajniki użyte do śledzenia wędrówek tych dorosłych osobników ważyły 38 gram i mierzyły niecałe 9 cm długości, były nawet wręcz węższe niż te dla tych młodych osobników. To, co najważniejsze, to to, że generalnie ciężar nadajnika to mniej niż 1% masy ciała pingwina i że nie krępuje on ruchów ptaka. I no oczywiście istotne jest również miejsce umieszczenia takiego nadajnika po to, żeby ten opór, jaki stawia woda, nie był duży, tak? Coraz większą uwagę przykładamy do nieinwazyjności metod badawczych, dlatego opracowaliśmy specjalną metodę przytwierdzania takich nadajników do pingwina. Przede wszystkim nadajnik przytwierdzony jest do taśmy, która z kolei w specjalny sposób, taki tachówkowy, jest najpierw przyczepiana do piór, więc w razie konieczności zdjęcia tego nadajnika wcześniej ten nadajnik zdejmowany jest z tej taśmy, a nie z piór, więc nie naruszamy tutaj tej misternej struktury izolacji ciała pingwina. No a taka taśma, czy wręcz nawet i cały nadajnik, pamiętajmy, że zawsze odpadnie na koniec sezonu, tak, wraz z wymianą piór. Co jeszcze może być tutaj takie ciekawe? No to na przykład to, że taki nadajnik oczywiście nadaje sygnał do satelit w tym przypadku, tak, ten sygnał zbierają satelity, które krążą dookoła naszego globu, nie anteny, więc tutaj jest znacznie zasięg badań jest znacznie większy, ale taki nadajnik nadaje ten sygnał tylko i wyłącznie w momencie, kiedy pingwin wynurza się na powierzchnię wody. Pod wodą jest to niemożliwe. No i my akurat dla specyfiki naszych badań ustawiliśmy te nadajniki tak, że zbierano informacje w godzinach takich od południa, od godziny 12 do 18. Dlaczego? Dlatego, że to odpowiadało godzinom dziennym, kiedy ptaki no, powinny były żerować, a to właśnie nas interesowało. Widzimy, że samo nakładanie nadajników budzi wielkie zainteresowanie wśród przedstawicieli pozostałych gatunków, ale jest tutaj całkiem spokojnie, nieinwazyjnie i bez żadnych zakłóceń udało się badania doprowadzić do skutku i troszeczkę o nich chciałabym teraz powiedzieć. Projekt śledzenia wędrówek zimowych trzech gatunków pingwinów realizowaliśmy w międzynarodowym zespole wraz z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny i Ukrainy. Nadajniki instalowaliśmy w wybranych koloniach lęgowych zlokalizowanych wzdłuż Półwyspu Antarktycznego oraz na Shetlandach Południowych. Nadajniki były założone na osobniki trzech gatunków. W okresie luty-marzec, w zależności jak tam ten sezon lęgowy się kończył, w 2017 roku. W sumie założyliśmy 130 nadajników, które rejestrowały przez okres antarktycznej zimy, najdłużej 8 miesięcy. Zastosowaliśmy system Argos, którego zasady działania tutaj przedstawia bardzo dobrze ten film poglądowy. No właśnie. Krążące satelity. Dużą zaletą tego systemu jest to, że mamy dostęp do informacji o lokalizacji każdego osobnika właściwie na bieżąco. Możemy tą lokalizację sprawdzić. No tutaj akurat oczywiście nie wiem z jakich powodów twórcy programu, znaczy tego filmu reklamowego systemu Argos akurat wybrali niedźwiedzie polarne i żółwie. Zupełnie nie podzielam i nie rozumiem fascynacji. Uważam, że zdecydowanie tutaj bohaterami powinny być pingwiny, no ale cóż, tak zadecydowali. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przełknąć tą gorzką pigułkę. No ale sama zasada działania systemu jest tutaj dobrze wytłumaczona i widzicie Państwo, jak właśnie można te osobniki śledzić w czasie praktycznie takim rzeczywistym, na bieżąco.
Może co warto jeszcze powiedzieć, i ja tutaj jestem ogromnie dumna z całego mojego zespołu, ponieważ jest to do tej pory największy, jeśli chodzi o skalę obszaru i czasu obserwacji, projekt identyfikacji zimowych siedlisk pingwinów. Dla niektórych gatunków jest to wręcz pierwsze informacje o obszarach zajmowanych przez nich w czasie zimy. No i same wyniki. Przede wszystkim ujawniły wyraźne różnice w szlakach migracji oraz w siedliskach charakterystycznych dla tych wszystkich gatunków. Tutaj kolorami na zielono zaznaczyłam pingwiny białookie. Wyraźnie widzimy, że wszystkie osobniki udały się tutaj na obszar Morza Wedela, na obszar pokryty lodem morskim i tam pozostały przez całą zimę. Jeśli chodzi o pingwiny maskowe, zaznaczone kolorem czerwonym, to one wyraźnie unikały strefy paku lodowego i przemieszczały się takimi wyraźnymi korytarzami na granicy szelfu kontynentalnego, preferując takie głębokie wody. Natomiast pingwiny białobrewe, tutaj zaznaczone kolorem żółtym, wyraźnie pozostawały na okres zimy w pobliżu swoich kolonii lęgowych, właściwie nie opuszczały cieśniny Bransfielda. Co niewątpliwie umożliwiła im obecna sytuacja lodowa, a właściwie brak tej pokrywy lodowej. No ale to był taki bardzo prosty schemat, który mam nadzieję dał Państwu ogólne wrażenie. Natomiast jeśli przyjrzymy się bliżej wynikom analiz, to na przykład dla pingwinów maskowych, dla których te wyniki są pierwszymi w ogóle informacjami dotyczącymi ich zimowych wędrówek, wyraźnie widzimy, że osobniki z trzech kolonii lęgowych, zlokalizowanych i tutaj na Szetlandach Południowych i na wyspie, Półwyspie Antarktycznym, te obszary występowania nakładały się tutaj zaznaczone na kolorze niebieskim. Te osobniki przebywały na obszarze szelfu kontynentalnego, w miejscach takich jesiennych, od marca do maja. Potem udały się korytarzami w takie prąd już bardziej okołobiegunowy, no i tam spędziły całą zimę w tych głębszych i wolnych od lodu wodach, które właściwie obejmowały, ten zasięg obejmował właściwie całą zachodnią półkulę na południe od frontu polarnego. Co ciekawe, zauważcie Państwo, że te tendencje, jeśli chodzi o liczebność tych badanych przez nas populacji, trochę się różniły. Mianowicie populacja z Półwyspu Antarktycznego wykazuje ostatnio tendencje wzrostowe. No, na tej rycinie tego nie widać, ale musicie mi Państwo uwierzyć na słowo. To bardzo dobrze widać w publikacji, do której Państwa serdecznie odsyłam i zapraszam do zapoznania się. Te osobniki z tej populacji, która wzrasta w tej chwili, wyraźnie obierały taką lokalną strategię migracji, pozostawały w pobliżu Półwyspu Antarktycznego, nie migrowały na te dalekie odległości, zostawały w promieniu tak około 500 kilometrów od kolonii. No i może to być przyczyną sukcesu ich, tak? Takie mamy podejrzenia. Natomiast dwie pozostałe badane przez nas kolonie z Shetlandów Południowych, to już kolonie, które właśnie drastycznie maleją. Liczebność się kurczy. No i tu widzimy, że one zdecydowanie wybierały długie wędrówki, czasami nawet do ponad 4,5 tysiąca kilometrów. No i mamy nadzieję, że dodatkowe analizy pomogą nam wyjaśnić, czy te takie wspólne doświadczenie środowiskowe może być przyczyną ich regionalnego spadku. Ale tutaj te analizy jeszcze trwają. Przejdźmy teraz szybciutko do następnego gatunku, pingwina białobrewego, czyli tego zwycięzcy, jeśli mówimy tak, zwycięzcy i sukcy, zwycięzcy tych zmian klimatycznych. Tak jak powiedziałam, ten gatunek głównie występuje w subantarktyce. Niedawno skolonizował obszar Półwyspu Antarktycznego, ale oprócz tego, że populacje tutaj bardzo wzrastają, to jeszcze obserwujemy taki ekspansję na południe i na przykład te na czerwono zaznaczone kolonie, to są kolonie, które powstały w ciągu ostatnich 20 lat. Nowe kolonie, których kiedyś nie było.
Wszystkie badane przez nas pięć kolonii wykazywały tendencje wzrostowe. Ta kolonia dodatkowo jest kolonią nowo powstałą. No i wyniki naszych badań tu wyraźnie wskazują takie silne przywiązanie i powiązanie z tymi płytkimi, przybrzeżnymi siedliskami na całym Półwyspie Antarktycznym. A zatem udowodniliśmy, że siedliska przybrzeżne niezbędne dla tych pingwinów w okresie lęgowym są podobnie krytyczne w okresie zimowym. To bardzo ważna informacja. Co więcej, zauważyliśmy, jak tu prześledzimy ruchy już z poszczególnych kolonii, zaznaczonych każdy innym kolorem, w ciągu miesięcy od lutego do akurat tutaj października, to względnie takie większe przemieszczanie się ptaków z kolonii północnych na południe może sugerować to potencjalne źródło dla nowych tych wydarzeń kolonizacyjnych. No ale oczywiście ta hipoteza jeszcze wymaga potwierdzenia, ale mamy tu już ku temu pierwsze przesłanki. Jeśli chodzi o osobniki pingwina białookiego, to tak jak wspominałam, głównie śledziliśmy wędrówki osobników młodocianych, dla których były to pierwsza zima w ich życiu. No i tutaj boleśnie przekonaliśmy się, jak ciężkie jest życie młodych pingwinów. Niestety większość ptaków, które zostały wyposażone w taki nadajnik, niestety padły ofiarą lampartów morskich, drapieżników, które urządziły sobie masowe polowania w okolicy kolonii lęgowej. Dlatego niestety pozyskaliśmy niewiele wyników. No, ale wyraźnie widać, że wszystkie ptaki tak przemieściły się na obszar Morza Weddella. No i może to jest też taka przestroga i przykład na to, że jednak trzeba słuchać rodziców i warto słuchać rad rodziców, bo tak jak wspominałam, to jest właśnie ten gatunek, który no, odbywa te pierwsze swoje wędrówki na ogół w takich dużych grupach złożonych z niedoświadczonych osobników. I być może to też jest ta przyczyna, dla której no, one tak łatwo padają łupem drapieżników. No i pora na rozdanie nagród. Bezkonkurencyjnie w kategorii najdłuższa wędrówka zimowa pierwsze miejsce należy się pingwinowi maskowemu, którego najwytrwalszy osobnik pokonał dystans prawie 5000 kilometrów. To naprawdę bardzo dużo. Tak jak sobie przeliczymy, to znaczy, że prawie półtora razy okrążył granicę tutaj Polski. Dokładnie to jedno okrążenie i jeszcze tutaj do tego dodamy długość granicy z Republiką Federalną Niemiec i Czech. Tyle dokładnie wynosi ten dystans. Drugie miejsce należy się pingwinowi białookiemu, który niecałe 2 kilometry w promieniu, tak 2 kilometrów od kolonii lęgowej najdalej się przemieścił. No i trzeci gatunek, ten osiadły, który ze względów na łatwe w tej chwili tak dostępność i brak pokrywy lodowej pozostaje w okolicach swoich kolonii lęgowych. No dobrze, a po co w ogóle chcemy wiedzieć, gdzie zimują pingwiny? I czy ta wiedza w ogóle jest nam do czegoś przydatna? No oczywiście jest bardzo przydatna i niezbędna do prowadzenia zrównoważonego rybołówstwa na wodach Oceanu Południowego i do zarządzania obszarami w sposób niezagrażający integralności całego ekosystemu. A należy pamiętać, że ten obszar Oceanu Południowego to 15% powierzchni światowej oceanów, także bardzo dużo. Tym obszarem zarządza Komisja do spraw zachowania żywych zasobów morskich Antarktyki, której doradzają naukowcy tacy jak ja, którzy wchodzą w skład Komitetu Naukowego i dzielą się wynikami swoich badań z członkami komisji, prowadzą tak zwane doradztwo naukowe. Cały obszar Oceanu Południowego jest podzielony na jednostki i podjednostki. Ta, która jest obecnie w centrum zainteresowania, to obszar podjednostki 48, a nawet i tutaj zawężony obszar 48.1 z różnych powodów. No, po pierwsze, jest to miejsce, tak jak wspominałam, największej bioróżnorodności, ale również miejscem
najdynamiczniej zachodzących zmian klimatycznych, no i oczywiście niestety miejscem koncentracji intensywnej gospodarki połowowej. Głównie w tym obszarze poławia się kryla antarktycznego. Ten odsetek poławianych ryb jest tam niewielki. Natomiast wzrasta obecnie zainteresowanie, ponownie wzrasta zainteresowanie połowami kryla antarktycznego. W 2020 roku, no już niepokojąco zbliża się do tego maksymalnego poziomu historycznie, tak, odłowów w ciągu roku. Tutaj przedstawiony jest rozkład połowów dla poszczególnych lat w różnych obszarach, ale jeśli przyjrzymy się już konkretnie temu naszemu obszarowi 48, to zauważymy, że w 2020 roku odnotowano najwyższy historycznie poziom połowu kryla w tym obszarze. No i to jest takie niepokojące. No i ta koncentracja. Od 2000 roku obserwujemy koncentrację połowów w tym obszarze 48, a w 2019 roku właściwie łowiono kryla tylko i wyłącznie w obszarze tutaj w cieśninie Bransfielda, czyli właśnie tam, gdzie występują pingwiny. I właściwie o tym, jakie są ekonomiczne przyczyny takiej koncentracji i do jakich celów pozyskujemy kryla, to będę mówić podczas kolejnego webinarium, na które już Państwa serdecznie zapraszam, 24 maja. Zostawmy sobie ten temat na później. Natomiast na koniec mojego wystąpienia, no, odpowiedzmy sobie na to pytanie, dlaczego dokładnie chcieliśmy wiedzieć, jakie są zimowe siedliska pingwinów. Dlaczego to było takie istotne? No właśnie dlatego, że w ostatnich latach zaobserwowaliśmy przesunięcie terminów połowów kryla z miesięcy letnich na miesiące zimowe. Oczywiście logistycznie umożliwił to wycofanie się morskiej pokrywy lodowej. Statki mogą łowić w Antarktyce w okresie zimowym, w tych miesięcy zimowych. Do tej pory uważaliśmy, że jest to bezpieczny czas, ponieważ pingwiny nie wychowują wtedy piskląt, nie są związane z obszarami lęgowymi. Natomiast wyniki naszych badań wyraźnie pokazały, że te obszary są wykorzystywane przez część populacji w okresie zimowym. No i mamy nadzieję, że dalsze nasze analizy przyczynią się do wspierania decyzji podejmowanych przez komisję. No a czy mamy już jakieś sukcesy na koncie, tak? I czy rzeczywiście to zarządzanie tym ekosystemem, no, się dzieje, tak? Czy ktoś nas słucha? No więc z przyjemnością stwierdzam, że tak. Oczywiście w tym regionie, w którym ta bioróżnorodność stoi w tej chwili w tym obliczu bezprecedensowego ryzyka związanego ze zmianami klimatu i koncentracją połowów, te szczególnie narażone na ryzyko obszary otrzymały takie wzmocnione środki ochrony poprzez ustanowienie morskich obszarów chronionych. To są takie strefy, gdzie połowy są zabronione, a prowadzone tam badania są ściśle kontrolowane. Do tej pory ustanowiła komisja dwa takie obszary morskie chronione. Jeden z nich w okolicy Orkadów Południowych. Oraz w 2017 roku powołano obszar morski chroniony na Morzu Rosa, co w dużej mierze zawdzięczamy grupie roboczej do spraw monitoringu i zarządzania, której w tamtym czasie miałam ogromną przyjemność przewodniczyć. Więc jest to taki nasz największy sukces, największy na świecie obszar chroniony, ponad 1,5 miliona km². Obecnie trwają prace nad kolejnymi projektami obszarów chronionych, zarówno w Antarktyce Wschodniej, tutaj zaznaczonych kolorem żółtym, no ale oczywiście ten najważniejszy dla nas obszar chroniony w okolicy Szetlandów Południowych, tak zwany obszar chroniony domeny pierwszej. Ja dziękuję już Państwu za uwagę. Ale zanim podziękuję, to przede wszystkim ogromne podziękowania chciałam skierować do mojego zespołu i to zarówno kolegów moich z Stanów Zjednoczonych, tutaj do George'a Watersa i Jeffersona Hinckiego,
którzy pomagali mi koordynować ten projekt. No i przede wszystkim do moich obserwatorów i grupy, która była na pierwszej linii frontu i najbardziej ryzykowała odmrożeniem policzków i narażeniem się na no, czasem ciekawe reakcje ze strony pingwinów, czyli osób, które zakładały nadajniki na pingwiny. Tutaj te osoby są wymienione. Serdecznie je pozdrawiam, jeśli oglądają mnie teraz. No i bardzo dziękuję. Ale mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy dumni z tego, że projekt zakończył się takim sukcesem i że wyniki, które uzyskaliśmy, są po prostu istotne i kluczowe dla nas wszystkich, tak? No a w tej chwili mają na celu ochronę ekosystemu Antarktyki. Dziękuję bardzo za uwagę.